Co te koszyki zawierają? Co w nich mamy? Co chcę powiedzieć, proszę do mnie? To jaja! Jaja. Jak brew. A dlaczego akurat jajka? Co? Bo jajka to znam. Chodź, chodź, co tu kto mówi? Chodź, kolego, chodź, pokaż, że jesteś odważny. Jajka to jest symbol odrodzenia. Bardzo, jak masz na imię? Filip. Filip powiedział bardzo dobrze. Symbol życia, odrodzenia. Dziwię się, Filip, dlaczego nie ma jeszcze oklasków? Chyba ci zazdroszczą. Dziękuję bardzo. Symbol życia, a przecież zmartwychwstanie to jest życie. Zmartwychwstajemy. Czyli Jezus mówi, człowieku, ty masz różne problemy, jesteś różną drogą, ale miej choć trochę wiary, że ja jestem i dla ciebie przygotowałem życie piękne. Ja tą odrobinkę wiary tobie wynagrodzę, że w tym życiu będziesz. Co mamy jeszcze oprócz jajek? Chodź, chodź, chodź. Sól. Sól. A dlaczego sól? Bo jest tania? Co? Tania, tania. No zależy jaka. Nie wiem, ile kosztuje. No. Dlaczego sól? To starsi ludzie powinni sól morska. Droga. No dobrze, to ja spróbuję powiedzieć tak. Mówią, że sól jest niezdrowa i nie powinno używać się za dużo. Kto z was je jajka bez posypania solą? Nie mam mało takich. No dwie panie odważne. Nie, że was ignoruje, ale no. Oszczędza sól. Ale w większości solimy. Po co? Morska sól. Morska. Morska jest droga. Widać, że tutaj korsarz. Morska sól musi być zdrowsza. Proszę bardzo, dlaczego solimy? Dla smaku. Nadaje smaku. Pan Jezus też nadaje smaku naszemu życiu. Mówi, że nawet niestety cierpienie, nawet śmierć jest sensowna, bo jest przejściem, jeżeli potrafię w duchu wiary ją przeżywać. Nadaje smaku. Starsi, my może już tylko z opowiadań to wiemy, kiedyś nie było zamrażarek, próżniowych opakowań, plastikowych pudełek hermetycznie zamykanych, tylko mięso zasalano, prawda, proszę pani? Solono mięso, nie? Tak było. Pani przytakuje. Nie wiem, czy z grzeczności, czy się ze mną zgadza. Oczywiście, żeby przedłużyć wartość, żeby dłużej było dobre do spożycia. Sól wiemy. Dalej, konkrety. Chleb. Mamy chleb, a w domu się piekło kiedyś. Będę teraz improwizował trochę, bo wiecie dlaczego? Ja tak sobie myślę, bo chleb jest symbolem tego, że jesteśmy na jedzeniu, że jesteśmy syci. Że mamy chleb. Chleb. Pan Jezus wziął chleb, łamał, rozdawał, mówi, to jest ciało moje. Czyli chleb, symbol, tak jak jajko, życia, tego, że mamy co jeść, możemy normalnie funkcjonować. Co tam jeszcze mamy? Bo niektórzy mają przeróżne rzeczy. Pieprz też dla smaku, jasne. Co jeszcze? Babeczka. Babeczka. O, babeczka musi być. Babeczki mamy. Tak jest, zwyczajowo z reguły mamy babeczki. A co mamy jeszcze? Baranek. Baranek. A z czego ten baranek jest? Pana z czego baranka? Z ciasta. Z ciasta. Może być cukru. Porcelany. Porcelany. Choć ciężko, trawny jest, ale ciężko nosić. Tego się nie ja wie. Pamiętam, w domu u mnie rodzinnym tego nie było, ale jak byłem w seminarium, były siostry zakonne, wspaniałe kobiety. Ładne. I one oprócz tego, że z ciasta, owszem, takie chyba drożdżowe to było takie ciasto, ale masło też tak, w foremkach robiły pięknie, to przystrajały, pamiętam, oczy to był pieprz, ziarnka pieprzu, jakiś tam buszpan. To tak stało na stole, wszyscy klerycy się wpatrywali, no nie wiadomo od czego zacząć, od tyłu czy od przodu. Jakby nie było tak niedobrze. I mamy mnóstwo innych rzeczy, jak najbardziej. Za chwilę poprosimy Pana Boga, aby je pobłogosławił. I kiedy powiemy już, że się nimi dzielimy? Kiedy? Jak przyjdziemy do domu dzisiaj w porze obiadowej? Jutro, tak?
A może być? Kiedy? Dzieci może? Wielkanoc. Tak jest, no, rano, na tak. Śniadanie. Oczywiście. Dzielimy się i życzymy sobie wszystkiego dobrego. Jeżeli daję Macznego. Coś do jedzenia, to znaczy, że moje serce daje na ręce. Teraz chwila prawdy do dzieci i dorosłych. Proszę pomyśleć w ubiegłych latach, komu się zdarzyło po drodze coś wyjeść z koszyka. Czemu? Podjadają. Tylko ja? Nie. Podjadałam. Co ty opowiadasz? Ale ja na pewno. A, mamusia od razu sprawdzać. To teraz wiesz, to skąd ta powściągliwość? Nie, nie. To komu się zdarzyło? Będzie przyznawał. Nie. No, dziewczyny. Chociaż ktoś... I ta podkablowała. Niby ja, ale on zjadł, nie? No to podkablowałam. No tak, go. Tylko wiedzę. To go podkablowałam. No jak była dobra. Proszę was, nawet jeżeli spóźnicie się i coś podjecie po drodze, to zostawcie coś tam na jutro do podzielenia. Żeby została. Jedna pani się skarżyła. Jak się od domu, moja córka przyszła, 11-letnia, zabrała młodsze, mówi, że da rady. 2 godziny ich nie było, szukałem, a one wszystko zjadły. Podjadamy. Tutaj ten koszyk, widzicie, to jest kosz, kto przyniósł skarbonki z jałmużną wielkopostną, to proszę tutaj zostawić. Panie z Caritas to dzielą na tych, którzy potrzebują. Nie każdy jest w stanie nawet do koszyka coś załadować, bo na to nie ma. Bardzo wam dziękuję za to, że się dzielicie darem serca z innymi. Pomódlmy się. Aha, jeszcze jedna sprawa najważniejsza. Ogłoszenia parafialne. No właśnie. Dzisiejsze uroczystości są o godzinie 20. Aha. Do 20 możemy nawiedzać Pana Jezusa w grobie. Teraz bardzo ważne zadanie dla dzieci. My dorośli niestety już jesteśmy tak pokrzepnięci w swoich nawykach i dobrych i złych, że trudno nas reformować. Ale dzieci, takie zadanie. Jeżeli jeszcze nie weszliście przed święconką do kościoła, zabierzcie mamusię, tatusia, czy z kim tam przyszliście za rączkę, żeby podejść tam do grobu, pokłonić się, przyklęknąć. Chociaż jedno, któryś za nas cierpiał ranę, odmówić. I powiedzieć, Panie Jezu, ja Cię kocham za to wszystko, co dla mnie robisz. Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo ważne zadanie. A jutro dla odważnych o godzinie 6 zapraszam na mszę świętą rezurekcyjną. Pamiętajmy, że jest zmiana czasu. Śpimy jedną godzinę krócej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, gdzie dwaj albo trzej w Twoje imię się gromadzą, tam jesteś pośród nich. Dlatego wierząc w to głęboko, chcemy zanieść do Ciebie takie ogólne prośby. Prosimy Cię, abyś dał pokój na świecie, by ludzie źli się opamiętali, aby Boże przykazania zawsze królowały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, aby w naszych rodzinach, wśród najbliższych szczególnie, te radosne święta Twojego zmartwychwstania panowała zgoda, szacunek, miłość, życzliwość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię też za tych, którzy nie mogą tu przybyć ze względu na zły stan zdrowia, za chorych, cierpiących. Jeśli jest taka Twoja wola, daj im zdrowie. A jeśli nie, to podtrzymuj ich w ich cierpieniu. Daj wewnętrzny spokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Czy może ktoś chciałby głośno wypowiedzieć jakąś konkretną prośbę? Proszę bardzo. Właśnie wróciłem z pielgrzymki do Łodzi i chciałem prosić o pokój. Królowa pokoju, Matka Boska, prosimy Cię o pokój. Ciebie prosimy. Nie chcę nikogo dyskryminować, a temu Pan zawsze się boję, bo otoczkę robi dużą.
Dzieciaki, macie jeszcze jakąś prośbę? Naprawdę Pan Bóg wysłuchuje nas. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli, ale chce zawsze naszego dobra. Jeśli nie chcemy głośno powiedzieć, moi drodzy wszyscy, pomyślmy, o co chcemy jeszcze Boga poprosić. O zna nasze myśli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty chcesz, abyśmy wspólnie zasiedli do stołu, by dzielić się radością ze zmartwychwstania Twojego. Prosimy Cię, racz pobłogosławić te pokarmy, które przynieśliśmy w koszykach, a którymi się będziemy dzielić jako znak życzliwości i miłości. Spraw, aby w naszych domach panowało zdrowie, pokój i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Śmigło z niego swycie w poniedziałek. On już to robi. Coś tu pisze. Ja chciałem się wytłumaczyć, dlaczego aż tyle leje wody, bo to jest autentyczne, co powiem. Któregoś roku po święcące przyszła do mnie osoba, i powiedziała, że słucha. I mówi, proszę księdza, do mnie nie doleciało. Proszę wierzyć, że nawet jeśli nie poczuliście, to jest to poświęcone. Życzę dużo pokoju, dużo radości, dużo naprawdę takiego pozytywnego myślenia. Niech te święta będą wyjątkowe. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Na wszyscy biegną po koszyka. No jak widać, poświęcił ksiądz proboszcz wszystkie koszyczki. Kto przybył, to ma poświęcone i można teraz zaczynać święta ze święconką. No, ja też wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt, Wielkiej Nocy. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Kandydat do Rady Miasta Sławomir Ziemiński. Poświęcony. Związek Słowian, lista numer, okręg numer 1, pozycja numer 1. Głosujcie na swojego reportera.